Witam Was serdecznie. W dzisiejszym tutorialu chciałbym Wam pokazać, jak dodać Google Fonts do Waszej strony internetowej. Ja mam tutaj stronę Goldmines Group, na której ostatnio robię moje tutoriale i mam tutaj dwa headingi. H3, czyli Google Fonts are cool, a później H4 and easy to implement. Tak to wygląda w moim NetBeansie. Tutaj jest H3, tutaj jest H4. Przejdźmy zatem do Google Fonts. No i wybierzemy może jakiś ładny font dla naszego headingu 3. No, powiedzmy, że na przykład ten tutaj. Jest to font Bigelow Rules. Tutaj mamy Quick Use, taką ikonkę. Klikamy na Quick Use. I teraz mamy tutaj, zjeżdżamy trochę na dół, mamy trzy opcje, w jaki sposób możemy zaimplementować nasze Google Fonts. Możemy tutaj dodać link do Google Fonts API. Tutaj możemy importować go przez URL albo przez JavaScript. My klikamy tutaj opcję standard, kopiujemy ten link, Ctrl-C, wracamy do naszego edytora i ten link trzeba tutaj umieścić przed zamykającym tagiem head, a więc Ctrl-V, Ctrl-S, save'ujemy to. Wracamy do Google API i teraz następnym krokiem jest dodanie font familii do naszego CSS. Tutaj mamy example, jak to wygląda. To może po prostu to skopiujemy tutaj, Ctrl-C. I teraz tak, najpierw zamienimy nasz head H3. Musicie iść do swojego style sheetu i znaleźć wasz H3. Ja wiem, że on jest tutaj na mojej linii 777. Ctrl-V, Ctrl-S i widzimy teraz, ładnie dodaliśmy font familii. Gdy wrócimy do naszej przeglądarki, odświeżymy stronę, widzimy, że H3 zmienił czcionkę. Może zrobimy to trochę większe. Damy mu 54px, Ctrl-S. I mam teraz Google Fonts are cool. Ok, to teraz może dodamy jeszcze jeden font do naszego taga H4. Weźmiemy może, to w sumie nie ma żadnej różnicy. Jaki font? Weźmy ten tutaj. Jeszcze raz. Quick Use. I teraz ten font ma, możemy tutaj załadować parę opcji. Tutaj mamy taki ładny page load meter. I teraz mam zaznaczoną tylko wersję dla fontu normal. Jeżeli dodamy bold i ultra bold, widzimy tutaj trochę nasz czas zgrywania się zwiększył, ale to nie szkodzi. I standardowo kopiujemy tutaj link, Ctrl-C, wracamy do naszego indeks HTML i wklejamy go poniżej, Ctrl-V, Ctrl-S. Kolejnym krokiem jest skopiowanie CSS-a, Ctrl-C i teraz w naszym pliku style CSS, ja akurat mam tutaj Bootstrap CSS, ponieważ używam Bootstrap, ponownie dodajemy nasz font familii. I też może zwiększymy ten font do 27 pikseli, Ctrl-S. Wracamy do Google Chrome, na naszą stronę internetową i teraz zobaczymy, że nasz heading 4 zmieni czcionkę. Widzimy, że trochę dłużej się to teraz skrywa, ponieważ ściągnęliśmy boldy i wszystkie, trochę dłużej to zajmuje, ale to i tak nie jest tak zły czas. Także w ten oto łatwy sposób możecie dodać Google Fonts do Waszej strony internetowej. Możecie to wykorzystywać właśnie na przykład w headingach czy w każdym innym obiekcie tekstowym. Także zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, odwiedzania mojego fanpage'u na Facebooku i do usłyszenia.